Siemanko, dzisiaj to tak trochę z ręki, bo mi się po tej całej desce ślizga ta kamerka. Słuchajcie, bo ja chciałem ten odcinek już jakoś kiedyś tam dawniej poruszyć, ale tutaj na Facebooku, znaczy na YouTubie, jak wrzuciłem ten filmik o E30, jak w ogóle tam ludzie zaczęli się tym interesować, no to ktoś tam w komentarzach na moje zapytanie, o czym by zrobić następny odcinek, no podpowiedział mi o blacharzach, bo mało jakby tego tematu jest. No a dodatkowo jeszcze pod szóstym odcinkiem filmu o BMC rozgorzała dyskusja na temat tego, że za dużo kitu kładę, że to siądzie, że co to dwa błotniki, 10 dni szpachlujesz. No nie sprecyzowałem się do końca, to chodzi bardziej jeszcze z progami, bo to wiecie, no jeden dzień nakładania jednego towaru, darcie go na kostce, wyrównywanie kształtów, gdzie blacharzowi rzuciło, dodatkowo jeszcze izolatory, szpachle natryskowe, docieranie na gotowo, pod podkład i tak dalej. Tak, zeszło mi 10 dni, nie sprecyzowałem, ponieważ mówię jakby tak, wiecie, na żywca, to też czasami pewne fakty pogubię. Z progami, tak, dwa błotniki z progami robiłem 10 dni, mniej więcej, bo to jest, wiecie, wszystko darte na rękę, wszystko jest darte ręcznie, maszynka to tylko jest do wyłagadzania rys. Akurat w moim przypadku, o tutaj sobie będę tak skakał, bo to biegi trzeba przełączać, kurwa. Jadę sobie po olej, bo coś mi samochód tyka. Słuchajcie, no tyle to schodzi. A, bo tak, bo wiecie co, jak tak czytam taki zarzut, ja do ciebie kolego nic nie mam, no nie, tylko tak próbuję ci, bo tutaj w komentarzach nie wszystko się jakby wytłumaczy, no. Gdybym miał nabijać godziny przez darcie szpachli, to bym był chyba najbardziej popierdolonym lakiernikiem na świecie, bo jeśli miał gdziekolwiek udawać godziny, nadrabiać, to wolałbym sobie mieć pistolety, chociaż to też jest potrzebna sprawa, ale tu bym sobie wydłużał, na matowaniu bym sobie wydłużał, a broń Boże na tym, bo ja też nie mam kręgosłupu, to jest odpowiedź, jest bardzo prosta i w ogóle zerowy, jakby wymagająca, że drę sobie tak, z tego względu, że muszę, to nie jest tak, że ja chcę, a zresztą mówię, darcie szpachli sobie specjalnie, w cudzysłowie, żeby se nabić godzin, to no mówię, to musiałbym być w najbardziej popierdolonym lakiernikiem na świecie. Dlatego, że ja już swoje lata mam, swoje kity przetarłem i gdybym teraz miał jeszcze dodatkowo sobie wydłużać czas na czymś, co jest najgorsze w tej branży, no to bym musiał mieć naprawdę nasrane w bani. Więc porzućmy jakby ten argument, że ja sobie szpachluję, kurwa, bo lubię. Ja szpachluję, bo umiem, ja szpachluję, bo muszę, ale na pewno nie dlatego, żeby wydłużyć czas. A jeśli chodzi o blacharzy, bo to jest temat, który jakby bezpośrednio na nas wpływa i po części oni są przyczyną tego szpachlowania, a nie ja sam z siebie, że proste elementy szpachluję, warto by było też parę słów o nich powiedzieć. No powiem wam tak, jeśli chodzi o blacharzy, według mnie, to tych fachowców takich naprawdę od blachy jest bardzo niewiele. Oczywiście też nie będę na każdym z nich psów wieszał, z tego względu, że po części to jest nie ich wina, bo oni się borykają z takim samym problemem jak lakiernicy, mianowicie z budżetem klienta, tak? Bo jeśli mamy blacharkę zrobić, wiecie, z blachą to jest tak, spawa sobie błotnik, spawa sobie równo, raz się wyspawa zajebiście, a raz na gówno, kurwa, w sensie rzuci mu błotnik i chuj, i jest już po, kurwa, po ogórkach. I co potem z tym zrobić? Klepanie, dobra, umówmy się, klepanie, cynowanie, to wszystko da się jakoś tam, kurwa, wycofać, ale to wszystko jest czas i to jest, kurwa, nie jest pół godziny, tak? Same wstawianie błotnika to jest kupę czasu bywa, że w starych rumplach, bo trzeba odbudować wewnętrzną część jakby auta, potem na to narzucić błotnik, właśnie może przy tym rzucić i tak dalej, więc to nie jest takie włożył, wyjął, bułka paryska, tak? Więc oni też się jakby martwią, bawią z budżetem klienta, no jeśli kurwa budżet klienta przewiduje blacharkę, kurwa, za 5 zł, no to potem my nadrabiamy kitem. Są też tacy fachowcy, którzy nie potrafią tego robić i też bujam się z kitem. I to nigdy nie jest tak, że ja nakładam kit, bo muszę. Dla mnie, znaczy, bo chcę. Dla mnie osobiście sytuacja jest idealna, kiedy auto po blacharzu wyjeżdża. Jedyne, co ja muszę nałożyć, to towar, tak? W sensie epoksyd, tudzież gdzieś tam szpachlę natryskową docieram i jest zrobione.
No tak z reguły jest przy nowych samochodach, gdzie mamy niewielkie uszkodzenia, gdzie nie walczymy z korozją, ani nic nie odbudowujemy. A w sytuacji ze starymi samochodami bywa różnie. A dodatkowo, tak jak Wam mówię, no ja osobiście blacharzy, którzy robią samochody tak, żeby prawie nie nałożyć kitu, no to jest niewiele, a jeśli już są, to ich praca przykładowo przy samochodzie dosyć dobrze zgnitym, gdzie trzeba dosyć dużo odbudować, trwa około pół roku albo lepiej i kosztuje ponad 100 tysięcy złotych. Więc słuchajcie, moi wszyscy obserwatorzy, komentatorzy, lakiernicy, żaden normalny lakiernik na zdrowiu psychicznym, który nie podupada, nie będzie kitował dla przyjemności. To nie jest kurwa tak, że my lubimy nakładać kit, po prostu trzeba. Jeśli cały element jest rzucony, jak to się mówi w slangu, gdzie spawasz coś robi i mu ściągło, no to nigdy on nie założy tego kitu na fragment, tylko na całość, tak? Ja na przykład tak robię, sorry, dzisiaj to wy macie ze mną przejebane, jeśli chodzi o kamerkę, chociaż coś się dzieje, tak? Coś się dzieje, bo tak to się mniej dzieje, a tak to się dzieje. Bo to Artur biegi, zrzuca, kurwa, męczy ten samochód. Ale podjechałem sobie na stację kupić olej i chuja sobie kupiłem. W każdym razie, słuchajcie, sytuacja wygląda w ten sposób. Patrz, no nie kurwa nie wpuszczą, no co za kurwa ludzie. Jeden samochód im zrobi robotę. Na pierdole, kurwa. Ach, chuj wam w dupę. Jeszcze ktoś miał trąbić? Więc słuchajcie, sprawa wygląda z blacharzami tak. Po części to są oni przyczynkiem do tego, że my po prostu musimy napierdalać ten kit. Ja tutaj się odniosę jakby do komentarza z YouTube'a. Za dużo kitu. No słuchajcie, kolego, jeden z drugim, bo i dla potomnych też się przyda. Tyle musiało pójść. A wbrew pozorom nie jest dużo, bo jak sobie zaczniecie śledzić moje profile i chociażby zobaczycie sobie maskę, to ukitowałem ją w 5 dni, kurwa, ciąłem jak popierdolony. Kupę kurzu było na ziemi, kupę w powietrzu, kupę na mnie, a finalnie tam jest koło 1000 mikronów. I o ile 1000 mikronów robi wrażenie, bo piczy kłak jak podzielimy na milion rzeczy, na milion kawałków, też będzie robić wrażenie, 1 do miliona, aczkolwiek 1000 mikronów to jest 1 mm, więc wydaje mi się, że właśnie robię to wszystko tak, żeby tego kitu jak najmniej zostało, a żebym wyrównał. No są takie typu uszkodzenia, gdzie nie mamy perfidnego dołka jednego, tylko perfidne przełamanie po całym elemencie, gdzie najrozsądniejszym jest wyszpachlować cały element i z niego docinać. No wiąże się to z tym, że no niestety muszę drzeć taki element od kantu do kantu, muszę go zakładać od kantu do kantu, muszę to robić kilka razy. Więc podejrzewanie mnie, że robię to, żeby przedłużyć godziny, tu jest budżet ustalony, jeśli chodzi o ten samochód konkretny, o którym mówię. I tutaj wiecie, no kurwa, sam bym sobie w kolano strzelił. Po prostu jest zalakierowanie, wyznaczona cena i tyle. No i kurczę, robię to po to, żeby to było proste. Bo ktoś mi jeszcze tam zarzucił, że będzie kurcz, że pofaluje za jakiś czas. No słuchajcie, no to jest oficjalnie wiadomo, to jest tylko poliester, to nie jest blacha. Ona zawsze będzie siadać. Wiecie, to nie jest tak, że kurwa się złoty kit położy i będzie pięknie, tak? No nie, no ona może zawsze siąść, tylko gdzie jest kurwa jakby podstawowy warunek? Ja to cały czas grzeję. No tam kolega też w komentarzach na YouTubie stwierdził, że no promiennik fajnie, ale to nie jest złoty środek. To słuchajcie, wszystko co nie jest blachą, kucnie i jakich by te metod nie zastosował, to nie będzie nigdy idealnie. Tylko jaka jest moja zasada, jeśli chodzi o taką odbudowę? Robię wszystko zgodnie z kartą technologiczną, wspomagam się źródłami ciepła wszelkiego rodzaju i robię wszystko, żeby samochód ode mnie wyjechał poprawnie zrobiony, tak? Żeby nie było w stylu akcji, w stylu tak jak jeden Ukrainiec czy tam Gruzin, nie pamiętam, który nie znał się na języku za bardzo, no robił w warsztacie i na nowym elemencie rozebranym do gołej stali jemu jakaś reakcja w cudzysłowie chemiczna się zadziała i jakaś taka plama, łatka, oczko się pojawiło, mapa jak to mówią, tak? Więc tutaj staram się od strony jakby technologicznej wszystko wyprowadzić, a że kucnie, no słuchajcie, no
powiem tak, bo to odcinek miał być o blacharzach. Nie ma tych blacharzy, nie ma tych blacharzy, a ich robota bezpośrednio wpływa jakby na naszą robotę. Czyli jak jemu rzuci i on nic z tym nie zrobi, to ja mam do darcia kit. Niestety tak jest. I niestety troszeczkę blacharze, tutaj muszę powiedzieć, że niektórzy mają, już nie mówię o takich totalnych łatologach, z jakim ja miałem do czynienia w poprzednim miejscu pracy, gdzie zaginał łatę na kolanie, wpierdalał na 3 spawy i według niego blacharka jest zrobiona, ale nawet tacy dobrej klasy blacharze, większość niestety ma takie podejście i stare powiedzenie tutaj przychodzi na myśl, przyjdzie kit i będzie git. Czyli generalnie jak jemu rzuci, dobra, płotnik jest wstawiony, kurwa, lakiernik zrobi. Słuchajcie, my też nie wygraliśmy kręgosłupów, kurwa, na loterii, ani drugiego w zamian zapasowego nie będzie, więc dla nas to też jest obciążenie. A jeszcze biorąc pod uwagę to, że większość z nich osra temat, kurwa, pójdzie, przejdzie dalej, bo to nasz efekt jakby jest widoczny, no to mamy mieszankę, w którą, kurwa, niby jest wstawiony nowy błotnik, a ja muszę kitować i potem muszę się tłumaczyć, kurwa, przed klientami, przed ludźmi, którzy mnie obserwują, dlaczego, kurwa, ja tyle kitu napierdalam. No na pewno nie robię tego dla przyjemności, a jeśli nie robię tego dla przyjemności, jakaś jest tego przyczyna. I właśnie wam wytłumaczyłem. Przyczyna jest taka, że dobrych blacharzy jest, kurwa, jak na lekarstwo. Niestety. Po części to tak, jak mówiłem, spowodowane jest to finansami, a po drugiej części niestety tym, że po prostu wstawiony błotnik, lakiernik ogarnie. No tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o blacharzy, kurwa, roboty, siadanie i tak dalej. Słuchajcie, ja kończę, jadę do roboty.